Cześć, z tej strony Alice i witam Was ponownie w The Sims 2. Właśnie wszystkich się pozbyliśmy z domu. I mamy chwilę dla siebie. Dobra. Oczywiście tu zachowasz resztki. Oczywiście kota nadal nie zmusiłam do jedzenia. Nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu. Co z tym kotem zrobić? Czy to jest jakiś powszechny problem? Czy próbowałam znaleźć czegoś w internecie? I oczywiście było, żeby wpisać kody, żeby sterować zwierzęciem, no ale to właściwie to nie na tym polega ta gra. No ale... Makulatura. Moglibyśmy dzisiaj z kotem się wybrać do jakiegoś parku. Szczerze powiedziawszy. A, to jest ta nasza znajoma, która zajmuje się chyba ogrodami. Nie, to nie ta. Nie, to nie ta. No ale dobra. W sumie mogłybyśmy... A, to już na czatu też. Przedsiębiorstwo nieruchomości. Na razie sobie tylko porozmawiajmy. O nie. Ellen od rana zastępuje ambasadora, który wyjechał z miasta. No to ja to jak zwykle wybierze źle. No dobra. Nagle w ambasadzie następuje sytuacja kryzysowa. Miejscowa ludność jest bardzo niezadowolona z nawyków żywieniowych ambasadora. Jak się okazuje, smażony ser to dla wielu obywateli tego kraju tabu z nieznanych powodów. Ale problem. Ellen musi podjąć decyzję w tej sprawie. Czy powinien usunąć smażony ser z menu, by zadowolić miejscową ludność? Czy jego obowiązkiem jest zachowanie smażonego sera dla ambasadora za wszelką cenę? Ha. No ale dobra. Ludność się sprzeciwi, będzie źle. Weźmiemy ten smażony ser ambasadorowi, to on może nas wykopać. No i teraz między młotem a koładłem. Dobra. Wiem, że źle wybrałam pewnie. Ellen odmawia ugięcia się pod presją tłumu, a przynajmniej nie za cenę pozbawienia ambasadora prawa do spożywania smakowitego smażonego sera. Tłum nie przyjmuje takiego oświadczenia ze spokojem i zaczyna obrzucać ambasadę stopionym serem. Po krótkim czasie budynek ambasady jest pokryty serem, który nie pachnie zbyt przyjemnie. Ambasador wraca i widzi upaćkaną, cuchnącym serem ambasadę. Jego apetyt na smażony ser szybko znika. Ambasador zdołał osiągnąć zawieszenie broni, po czym ogłasza, że Ellen zostanie ukarany grzywną w wysokości 250 simoleonów na pokrycie kosztów uszkodzeń oraz na wynagrodzenie miejscowym strat moralnych. Znaczy, wydaje mi się, że to jest mniejsze zło wybrałam. Takie mam przynajmniej wrażenie. Transport. Miejska. Czym się różni wyzwij taksówka z transportu? Taka mogłaby w sumie wstać. Czekaj, obudź ją. Dopieśćmy i dajmy przysmak. Chyba, że ten kot tak się po prostu przyzwyczaił do tego, że dostaje przysmak i że nie chce nic pierdzielać innego. Może być też taka opcja. Jest po prostu cwany. Dobra, łóżka. Może ty pójdziesz się, o właśnie, załatwić i pojedziemy sobie
Tak, szybko. Simbo idziemy oczywiście. No i gdzie jedziemy? O, może parku dla zwierząt. O. O nie. I jeszcze za sobą zamknął. No nie. No to to się ceni w tym kocie. No i wio. Właśnie dzisiaj miałam akurat przygodę z kotem. Śmiać mi się chce, bo mamy w sypialni mamy taki balkonik i taką malutką szpareczkę, bo żaluzje nie do końca zawiesiliśmy, także jest taka malutka szpareczka, że widziałam, co się dzieje na tym balkonie. Ja się patrzę, a tam taki kocur przed sobie do doniczki z ziemią. Mieliśmy choinkę w doniczce, no i doniczkę zostawiliśmy. Ja się patrzę, a ten kot po prostu całą tą ziemię rozpierniczył dookoła. No ja tak te żaluzje odsłaniam. Patrzę się. Może się zajmiemy jeszcze tym moim kotem. Masz tu kot. Pochwal za czyszczenie się. Pochwal go. No i tak odsłaniam tą żaluzję. Ja tak się patrzę. Przez chwilę tak się wycofał ogólnie, wystraszył, że żaluz zejdzie do góry, prawda? Bo to jest jakiś dziwny dźwięk w ogóle. Ja tak sobie przykucnęłam. I stoję przy tych drzwiach. I on tak przychodzi do mnie i zdziwiony, patrzy takimi wielkimi oczami. Jak to człowiek może być starszymu? Masakra. No i dobra, zobaczmy, co tutaj w ogóle mamy. Czy to coś jest dla kota, żeby się na przykład z nim pobawić? Czy to jest takie... na pewno miska. Jakaś muzyczka. W sumie nic takiego nie ma dla zwierząt, tak żeby faktycznie coś... No, to skazik genowy. Chociaż tu... Ale to jest ta Kassandra. Czekaj, Kassandra. Możemy powiedzieć, że znaliśmy się z twoją mamą, zanim zniknęła, zanim my w ogóle pojechaliśmy. Jak już ucieka. O tym co tak? Poproś o nakarmienie. And then I say, and I put on that thing. It's on my. Oh, ha! And Tamar. Snapix. Raw, Sahadim. Say, Shiloh, what's on? Who's his teaser? Gladity? Jaki przybórak. Papa Karnu? Nie lubimy tych komplementów. Jest coś takiego jak przeproś. Przeproś za to, że chciałeś być miła. O, kot prosi o jedzenie, tak? Ech, dobra, kot. Chodźcie. Już Kassandra po prostu policzyła, no to już ją zostawi ściętym spokoju. Kot. Pochwal zabawa, zabawy z nimi. Chodź tu. Kot. A nie możecie wskoczyć na kolanka?
No nie. A, szkoda. No chodź tu, kot. Idziesz pan do dziecka, czy nie? Oto lewadanie. Czeka na kata. Ja, czeka mi. O, Lara, może się zapoznasz z Larą. Nie wytrzymam, idzie zjeść. Coś jest nie to jak z moją parcelą? Boże, mu dam na zewnątrz tą miskę. Coś jest ewidentnie nie tak. O, można wędkować. No tak, jak dużo tych ryb. I później fajnie, bo można do lodówki, prawda, wsadzić i przepyszne danie zrobić. I też myślałam, że może jak w końcu idzie się uda zdobyć tą pracę, pojechalibyśmy na wspólne wakacje. Bo szczerze powiedziawszy, tak jak wam wspomniałam o ostatnim odcinku, że ja nie pamiętałam w sumie, w sensie... No nie pamiętam o tym, żebym wcześniej grała w wakacje, chyba właśnie nie miałam tej części. I chętnie bym po prostu odkryła jakieś nowe miejscówki. Ale sobie też wszystkich nakarmić. Ja sobie muszę to zatrzymać. Proszę. Czy oni lewitują? Tak, oni lewitują na tej ławce. O nie! Ale zrobili. Kurde, no. No bo tak jak się popatrzy, to wszystko okej, nie? Gra. A tu... No coś nie wyszło, coś nie tak. Dobra. Musisz jeszcze obiad zrobić do domu. Pamiętaj, że jak cofnij się czas, to że ty już gdzieś śpiąc, to jest 20, to nie oznacza, że będziesz, nie pójdziesz spać. Jak tam kot? Oddalej ten. A co to? O nie! Nie, bo to jest jakiś te pły, tak? Nie. Co to jest? Czy jest chory? No nie podoba mi się to. Ot. Idzie. Proszę bardzo. Ot otwiera. A to... On z przodu musi być, o nie! Proszę bardzo. Także tak, takie rano miałam dzisiaj. Perypetie z kotem sąsiada. A fajny kotek. Kurde, aż po prostu... Gdyby nie to, że mieszkamy teraz w bloku i w sumie to wynajmujemy, to na pewno bym... Zwłaszcza, że jeszcze jestem wolontariuszką w sumie nisko, to na pewno bym przygarnęła jakiegoś kocura. Jeszcze takie piękne oczyska mam, będę po prostu przeżywać ten cały dzień pewnie. Dobra. Weź prysznic. Pod w końcu coś zjadł, jestem przeszczęśliwa. I chyba zrobię tak jak mówiłam. Wezmę mu tę miseczkę. Dam tu. No przydałoby się tutaj tak fajnie zrobić. Tarasik. To co? Być już spał w łóżeczku?
Do ciebie nie chce się przybliżać, tak? Dobra, zapodaj obiadek. Aha, no bo tak, bo to w sumie chyba jest na amerykański jakby czas, w sensie oni chyba jedzą obiad gdzieś tak około 16-17. Cały czas mam, że podaj drugie śniadanie, ale możemy przygotować posiłek dla grupy. O, właśnie. Spaghetti. Co? Ciastka Świętego Mikołaja. A, będę musiała sprawdzić, czy Święty Mikołaj jest w tym The Sims 2. Muszę, że powiedzieć, że nie pamiętam tego. W sumie grałam tylko w podstawie, tam miałam chyba studia miałam. To co tam, a zwierzaki na pewno miałam. Tak, żeby... Ciur. Nie, będzie mi żar z miski. No dobra, jest, jest. Dziecko zaraz przyjdzie, będzie się chwaliło ocenami. W sumie, czekajcie, a Elden ma, kurde, ma sobotę zajętą. Jakby można było pojechać sobie na przykład, tylko że też nie ma dni urlopu. A ciekawe jestem, jakby się tak wzięło, że w wakacje byśmy chcieli. Co ty robisz? Po co ty robisz jeszcze więcej tego? Ja to dziecko przyleci. To już nie leci? Szczęśliwa? No dobra. Snusa. Właśnie, po pierwsze, Amelia jest taka mała, powiedzmy. I koniec. Ładnie pachnie. Daj sobie. Opowiedzieć hermetycznie dobrać. Masz wolnego takiego tenu. A ty, biedak, idziesz spać. Dobra, ty też pójdź spać. No dobra. Tylko teraz pytanie, byśmy chcieli z kotem pojechać gdzieś, to byłoby możliwe. Bo o tym nie pomyślałam. Dobra, ten teraz staniesz. Albo dobra, poczekamy jeden dzień i zaczniemy sobie od weekendu. To będzie też taniej wyjdzie, bo jak teraz wykupimy wakacje, no to wiadomo, że to w sumie last minute powinno być tańsze, no ale... O, i chyba kota obudziliśmy. Ja nie wiem, czy dzisiaj Iska sprawdzała... Bo tak, sprawdzaliśmy.
Zdałoby się w ogóle zdobyć przyjaciół, w ogóle przydałoby się, żebyś też z córką w miarę miał kontakt. Dobra, Iska, nie śpimy. Kogo trzymamy tak wysoko? Spróbujmy porozmawiać. Mamuana, ośpalisek, a nać napów. Aż tam inni. Podlateli. Moratowi. Możesz pogadać z czatem, jak on wie? Głupie. Czemu te dzieci muszą się tak wycierać? O, pogadaj z tatą. No to co? Posprzątaj już mi to. Robo, boj! Co to było? Co to było? I to! I to! I to! I to! No wy się oczywiście nie umiecie dogadać. Dobra, już idę spać. Stara koło, elande, i koszuszu, samba. Pale ja tomba! Kwiekacza! Iwo, iwo, da! Hako! Kieni, wa! I to! I kasiry, o da! Szkoda, że nie ma jakiejś babci kogoś, żeby na przykład dziecka podrzucić, a żeby sami oni mogli pojechać na wakacje. Chociaż nie wiem, czy to z tym urzędzenia przychodzi po prostu. Nie dla toś, ta sta nie gratulujesz. Bezrobocia, tak? Nauczyć się spać z pary, a co? Peszus! Makiko! No cóż, miceczka będzie już miał mokra. Znowu! Na tej kondycji i charyzmie będziesz potrzebował do pracy. Więc może bardziej ćwicz przemowy. Z tego co wiem, jak jest właśnie burza, jakbyśmy mieli drzewa pisnąć w swojej parceli, to bardzo jest to prawdopodobne, żeby ono spłonęło. Że tak. Cieszmy się, że w sumie nic nie mamy, chyba że nam walnie w dom, to nie będzie fajnie. Sobie poskacz na skakance. Nawet jeszcze tak źle nie wygląda, więc okej. Okay. Weź talerz. A ty Simba, czemu nie chcesz iść na kurde mój Kanada? Uff,
Dobra, zjesz i dasz mu po prostu te... Zgani za unikami... nie no, przecież... Tutaj przez tak. Nie. Au. Musi. Nie przytulaj go. Polawo. Nie jest głodny, tego przytulasz, no. A musi. Dream darts, flirt, 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 flirtson, narrison, pick a num, flirt. Solo morfo, dawa. To ty dzisiaj do pracy nie idziesz? Aha, w 15 dopiero. Dobra, to weź sobie jeszcze talerz. I co? W sumie by się przydało, bo tak dziecko nasze nic nie potrafi, w sensie... Mogłoby się czegoś powoli nauczyć. Oczywiście bawiąc się tym. Czy mamy tutaj jakieś zabawki takie dla... Tu mamy pewnie gotowanie. Zrobili. Mamy to zrobione, więc nie będzie nam padało. Przynajmniej. Kot dalej nie chce jeść. Nie wiem, coś mu po prostu zrobię. Nie wiem, na publicznej parceli może zjeść z miski, a to po prostu nie. Bez sensu. No dobra, Elton ogólnie o 15 ma, a 14 pojedzie. To my sobie pojedziemy raz z córką. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne miejsca do brodkarni. Kot sumy, jak on jednicza. To my już koniecznie zrobiłeś, to może coś jeszcze nie zrobić, już przemowę. Ci. O, Buda weźmi. A, Tukalar. Nowa kata. Odbierz. Amelia? Taki staruk my weź, przestań. A tu mogłabyś się znieść? Nie, to... Takim staruchem nie będziesz rozmawiać, sorry, winetu. Masz koleżanki w swoim wieku.
Aquí eso. Chicas. Papasi. Nie, że córka się pobawi z tym kotem. Ma to marzenie, żeby był przyjacielem. Chyba już mu się nie spodobało. Kafuzia. Kukla niosła. No i dobra, mamuszka. Weźmiemy sobie taksówkę. Donji! Tresti bona! Dobra, zostaw męża w spokoju. Może i tak przy dziecku. Też tak sądzę. Ja chcę pewnie zagrać. Nie ma grania. Goku! Mi darli! Szczętek, wszyscy się plątają. Dobra. Mamuana! Ośpani se, a nasz napów! Kuwej! Mogłabym poszukać pracy, ale dobra. To zrobimy to, jak wrócimy. No i dobra, co my tu jeszcze mamy? Tor wrotkarski, ale to w Miłowie. Jest jeszcze lazurowa promenada. Mały miejscowy sklepik, restauracja, park myśliwski, piekarnia, salon gier, supermarket. A w przedmieściach bar rodzinny, centrum handlowe, kasyno, kawiarnia. O, kręgalarski. Czyli dobra. Na kręgle pojedziemy z młodą. Zobaczymy, czy ona będzie mogła w ogóle. Rzucać. No ale dobra. O, widzisz, nawet jakaś dyskoteka kurczę jest. Graj. Tak, jakby wy razem pójdziecie do tego samego? Oczywiście, że nie. O, przyłącz się do mamy. O, czysta, czysta! Gajzia! Zobaczmy, jak to twojemu dziecku pójdzie. O Jezu. Tak,
Tak jest. Czyli się nie wdałaś we mnie. Ja to zawsze jestem taką kaleką. I to w sumie nie tylko na kręglach, ale ogólnie. Matka, dobra, no po prostu. Aha, to nie możesz. Rozumiem, że tutaj pewnie tak jest. Tak, jak ktoś chce coś zjeść, to musi coś zrobić. Dobra. Bo tu można zamówić napój. To jest Marcelina? Nie, Konstancja, ale dobra, poznajmy. Koleżankę jakąś, nową. Dobra, weź nie dawaj, nie rozdawaj wszystkim. To skończy się tak, że moja droga... Aha, już ze sceny co? Nie przydałoby się zdobyć faktycznie jakiś... Czy są tutaj jacyś Simowie, których już znamy? A wodę? No nie. I co? I ma? Bezrobotna. Mogłabyś w końcu coś zacząć. Jaka wina. Straszna. No ja. No całkowicie ja. Wydaje mi się, że dlatego ona ma jakieś pieniążki dostaliśmy. Właśnie wydaje mi się, że to jest tak, że ona nie ma w ogóle kreatywności. To może być przez to. Dobra, matka, robisz siarę. Wejdź. Dobra, nie bądź taka dobra. Wydaje mi się, że... możecie sobie wspólne robić zdjęcie? Chyba tak. Zdjęcie śmieszne. Bo rozumiem, że chyba jeszcze w tej budce można robić inne rzeczy, ale... I co, będziemy mieć to w tym? U siebie? Czy... Dobra, już do domu jedziemy, dobrze. Tak, mamy to u siebie, tak. Czyli będziemy mogły to... Spadzać tu.
I tak jest, jest godzina 13. Uwa. Tak jest godzin spać. Chociaż na chwilę. A Elden zaraz dopiero idzie. Do pracy. Wiesz tyle, że na przykład Simowie teraz mogą przechodzić przez gazetę. Bo przecież w jedynce by to tak łatwo nie przeszło. No i może sobie znajdziesz pracę, co? Może w tym odcinku, bo to nie jest długi, zaraz będziemy kończyć. I to byłby taki idealny, pozytywny akcent. Jak znajdzie pracę? Gracz. Nie, to już było. Dziecko nam tam chrapie. Taniec. Nie. Po naszych zdolnościach jako DJ to stwierdzam, że chyba lepiej byłoby. Nie. Polityka. No też nie. O, błagam, nie, że w końcu dadzą to dziennikarstwo. Już wszystkie prace po prostu przestępca. Pojawiają się już po raz enty. Elden teraz do pracy. Sportowiec, no. No to nie będzie tego pozytywnego akcentu na zakończenie tego odcinka. Dzięki, że jesteście, że oglądacie. Matka, przestań pobudzić dziecko. Wyjdź stąd w ogóle. Będzie mi naprawdę miło, jeżeli... Będzie mi naprawdę miło, jeżeli polubicie filmy. Zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już w kolejnym Iza w końcu znajdzie tą wymarzoną pracę. I wyjedziemy na wakacje. Także jeszcze raz dzięki. No i do zobaczenia. Cześć!